Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika Załoga oraz Marlena Załoga. Witamy Was serdecznie już w kolejny dzień siewu w naszym gospodarstwie. Już w sumie trochę jest poznaki w polu, sporo już jest pszenicy wysianej. I dzisiaj również wjeżdżają nowe odmiany. Także my dzisiaj się bawimy. Bawimy, gramy, tak dalej. Ponieważ jest taka gra, która nazywa się Matchmaster. Także my z tą grą ostatnio wyjaśniamy siebie nawzajem. I ten, również... kto wygrywa, ten rządzi. Tak. I jest... ma swoje ostatnie zdanie. No i ostatnio, jakby nie było, mam pecha. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Także dzisiaj naprawdę luźny odcinek, także zapraszamy na nowy odcinek na naszym kanale. Zaraz się zasypujemy. Zbiornik mamy pusty, także trzeba coś z tym zrobić. Co? Ona już jest gotowa, także tak wygląda ekran aplikacji. Gry. Z czym mnie chcesz wyjaśnić? Nie wiem. Jak wygram, no, to ci powiem. A jak przegrasz, czy no jak ja przegram, to ci nie powiem już tak. Dobra, to jak wygram teraz po raz pierwszy, to oddajesz mi fenda i ten zbiornik się jeja. Dobra. Dobra. No to bierzemy się. A to przyjechał. Nie ma grania. Kolej przeciwnika. Mamy rundę drugą. Teraz moja kolej. No i wygrałam. Nic z tego nie będzie. 84 do 52. Przegrałam. Dziękuję za uwagę. Co, Marlenka, zaorałam cię. Znowu przerobiłeś mi agregaty. Miałam pozarć, idziemy świat. Tak, teraz... Więc, Marlenka, nie siejesz. Przykro mi, ale nie siejesz. Jest ci przykro? Śmieję się i mówi, że mi jest przykro, no. No, bo mi nie jest, bo ja wygrałam. Kim jesteś? Ja? No, kim jesteś? Jesteś? Czekaj, bo tu muszę ładnie... Zwycięzcą, no wiesz co, Weronika. Jestem. No, także ta, taka rola rozluźniająca. To się marszczysz. Bo nie widzę, bo słońce mnie razy. Dobra, dobra. Ale ja się odegram na tobie. Zobaczymy. Że ona zawsze ma szczęście, to jest... Dziecko urodzone w czepku, naprawdę. Jak była mała, to jak coś przykombinowała, to zawsze była niewinna. Oj, weź, takich głupot nawet nie opowiadaj ludziom. No. I wina zawsze spadała na mnie. To jest nieprawda, to są fałszywe informacje. Tak. Tak, kochani widzowie, wyglądają siewy. Nie ciągnik. Nie siewnik, nie Nikodem, nie ja. Tylko kto? Ja. No, tak jak widać. Co? No, to takie duże dziecko widać z ciebie. No widzisz? Kaczki mi zjadły ten. Nie wiem, jak to się nazywa. Taka kaczka. No kaczki niedawno sobie przeszedły. Przeszły sobie niedawno. I... Weronika, ty wiesz trochę mniej jakichś tam tabletek, bo i Weronice już kaczki przed oczami chodzą. Naprawdę. Ale ty patrz, bo już do drogi dojeżdżamy. No i przegram. O Boże, grunt, rzesiewnik zasypany. No to patrz, przynajmniej... widzisz, że kaczka jest? No dobra, widzę, że jest jakaś kaczka. Wyobrażacie sobie to, Weronika wraca do domu i mówi: mamo, bo mi kaczki chodziły. Po drodze. No by powiedzieli zaraz, że ty jesteś chora. Dosłownie tak. Tylko taka śliczna. Ojojoj. Mogę jechać? No możesz jechać. W tym pięknym słoneczku. Kto to tak ładnie wygląda? Ja. No jak to?
Także co, Weronika, ile wysiewamy? 200 kilo na hektar. Pięknie. Wiesz, ja wiem, ile ja sieję. Tak, tak. No. Ktoś dzisiaj robił za karę próbę kręconą. Tak? No. Ty? Ty. No, dzisiaj na zmianę, żeby nie było, że tylko ja jestem poszkodowana. Wykręciła, poklęczała sobie koło silnika. No, tak było. Tak było, nie kłamię. No, także mam piękne promienie zachodzącego słońca, fędziorek. Ta działka w sumie jest jedną z dłuższych w naszym gospodarstwie. I dla ciekawostki, to co, Wera? Co powiem? Dla ciekawostki, ta działka jest moja. Nie, dla ciekawostki to chciałabym wspomnieć, że ta działka była ugorowana przez jakieś blisko pewnie 20 lat i w naszym posiadaniu jest od 2 lat i w sumie 2 lata pod rząd była tutaj wysiewana pszenica. W tym roku to już trzeci rok. Wysiewamy tu pszenicę i tak naprawdę te pszenice, które są tutaj zbierane, wciąż dają najlepsze plony ze względu moim zdaniem na stanowisko, ponieważ jest to wyspoczywane, wyodpoczynkowane, miałam powiedzieć. Także ta ziemia zdecydowanie można powiedzieć, że odpoczęła, stąd też moim zdaniem jest taki plon. Początkowo naprawdę był to obszar prawie jak Natura 2000. Były tutaj borsuki, lisy. Ale i dalej są lisy, bo jak wyrabiałam tutaj, to dalej była taka spora jamka. Jamka, norka. No. I kodemkę trzeba było puścić. By się z niej zapoznał, by razem sobie poszczekali. W sumie on taki podobny do liska. Tak, tylko że w innym kolorze. To co, Wera? Jeszcze trochę zostało, to może jeszcze raz się zmierzymy, co? Może chcesz? Ty znowu przekryć ze mną? O, ale ty miła jesteś. A akurat tak wypadnie, że ty teraz wygrasz na koniec. Dobra, to ten, na końcu próbujemy. Jeździu, co tam? Co się dzieje? Coś tutaj? To proszę. Dobra, to do końca i sprawdzamy twoje szczęście. My już dojechałyśmy. Możesz pokazać po drugiej stronie, jak pięknie zasiałyśmy pszenicę. Sama siebie poprawia. Także to jest ta pszenica, która była wysiana na ostatnim odcinku. Także wam pokażę. Patrzcie jak ładnie. Cudnie to wygląda. Na dużych kawałkach zawsze ładnie wygląda. No. Faj. Piękny obrazek. Nie zamykam drzwi. Kurczę, chyba nie do końca. To jak, Wera? Bęk. Patrz, podobne do ciebie. Przerażające. No tak. Takie śmieszne było? No bo ja powiedziałam podobne do ciebie, a ty powiedziałaś, że jest przerażająca. No to tak nie miało wybrzmieć. Zaraz przerażona i zaskoczona będziesz ty. Prawda, Nikodemek? No, by się człowiek, czy pies pospał w domu, a to... Sam chciał jechać, nikt go nie prosił, żeby jechał. Chciałeś, czy teraz cię męczy? Dobra, to... Ej, ale ty już ruszyłaś. Gdzie? A miałyśmy? No dobra, to nie ma problemu. No. Graj. Dawaj. No. Musisz mnie wyszukać. Dobrze, jeszcze szukam. Dobra, mamy. I ogólnie tutaj, jeżeli pisujemy pobierzecie grę z naszego linku, 2, to 6, będziecie mieć pakiet 9, 8, pinaty, 8. Czyli to jest taki pakiet, miotło, dzięki któremu macie bonusy w grze, także zachęcamy. Dobra, zaczynamy pojedynek. Runda pierwsza. Ale jest teraz jest pakiet, kolej z którym macie fajne możliwości w grze. Czekamy. Też tutaj w rogu, w prawym
rogu będzie przypięty kod QR właśnie do pobrania, także... Wybrałam ręka, tym razem wygram ja. Zachęcamy, żebyście razem pobierali. Bo akurat teraz zbliżały się grunda, jesienne druga, wieczory. Kolcinka. O kurde. Moja kolej. Mój ruch. 16 do 14. Mam 14 punktów, a ty masz 22. Kolej Wery. Ostatnia runda. I za chwilę się wszystko odkaże. 3, 2, 1. Czas się skończył. Runda piąta się zakończyła. Moja kolej. Znaczy ruch się Wery zakończył. Masz 20... Nie, ty masz 104 ostatni. Punkty, ja mam 62. Nie było ruchu. I chwilę no jeszcze. I mi otła pozamiatała. Tym razem chyba wygra Marlenka. Niestety. Zobaczmy. Dobrze, no i przegrałam. 80 emocje teraz są na grze w obraniu. No i wygrałam, wiecie. Jakby nie było inaczej, także to już jest niemożliwe. Piękna, co? Śliczna. Także sio. Tak? No. Ale teraz się nie zakładałyśmy tylko wcześniej, a teraz nie zakładałyśmy o nic. No Dobra, no masz sio. No. Tylko szybko. Dobra, to możesz sobie teraz pograć, masz. Tam, dobra. Tam jest? Co? 4, dobra, możesz jechać. Kurde. Jest prestiżowa, nie ma tu tamto. Tak? No. Nikuś, też tak twierdzisz? Tak? Chyba tak. Jak? Ogólnie czuję się trochę wyrolowana, ponieważ byłam przed chwilą też w Siewniku i okazało się, że Weronika tak sobie obliczyła przejazdy, że tylko w sumie do końca i trzeba zjeżdżać na pole, więc naprawdę Weronika, punkt dla ciebie, pomimo tego, że wygrałam. Świetna jesteś. Naprawdę jesteś świetna. Ale zawsze to coś. No tak, zawsze to coś. Ogólnie każdy myśli, że zasiewy to jest nie wiadomo jaka złożona praca, a tak naprawdę na chwilę obecną nawet u nas w gospodarstwie prace są już na tyle rozłożone, że tak naprawdę nawet to zaprawianie zboża, czy wsypywanie go do zbiornika, czy też sam siew nie jest jakoś wymagający, ponieważ proszę bardzo, ja nie kieruję, kieruje za mnie nawigacja, nie jakimś wiaderkiem czy coś przesypujemy zboże do zbiornika, tylko po prostu za pomocą tutaj tura w ciągniku, więc tak naprawdę bezobsługowo. I siewy nie są takie jakieś złożone, jak to było jeszcze, jak my byłyśmy na przykład małe, bo pamiętajcie, że my zaczynaliśmy w naszym gospodarstwie od takiego niebieskiego poznaniaka, gdzie jak sobie włączycie któryś taki odcinek, ja wiem, może piąty? Gdzieś początkowy na pewno. No to jest tam właśnie odcinek, gdzie były. Tam chyba były dwie nowe odmiany u nas. Syngenty one były, pamiętam. I to były... Delaware i Galaver? Nie, Galerist. O właśnie, Weronika jedno pamiętała. Dobra agentka, już tyle lat, już chyba z 5 lat. No, to pamiętam, jeszcze w Poznaniaku worki były takie papierowe. I my te worki dźwigałyśmy i tato obok stał i pamiętam pomagał nam, bo to jeszcze nasze takie początki były, pomagał nam ten odcinek nagrywać. I to było tak śmiesznie, bo my nie mogłyśmy wdźwigać tego worka, bo on chyba 50 kg ważył. I my, wiecie, to jest duży worek, ten worek tak nieudolnie rzucałyśmy do tego siewnika, bo jednak no to takie na nas dwie, gdzie my... No a jeszcze cofnąć się 5 lat do tyłu, no to już takie drobniutkie, malutkie. No, ale miło się wspomina i też w sumie fajnie, że takie odcinki mamy też nagrane, bo pokazuje nam to, jak gospodarstwo się rozwinęło na przestrzeni tych 5 lat, na przykład jak wygląda same podwórko, nie wspominając już o parku maszynowym, bo przez nawet czas trwania kanału sporo zjechało maszyn i nasze gospodarstwo, czy też mieszkanie, no wszystko zaczęło wyglądać inaczej, prawda? Bo jakby nie było, z roku na rok coś się obok domu dzieje, coś się nowego robi, także... No, miło. Taka retrospekcja mnie sobie naszła. No dobra, w sumie ten odcinek już trochę trwa.
pa, co nie? To co? Więc chyba będziemy kończyć go. Nie, jeszcze, patrz, musimy skończyć tą działkę. No my skończymy, ale i tak musimy wrócić do domu, żeby zasypać siewnik, ale nie będziemy już przynudzać na odcinku. Nie, ja chcę dać ci jeszcze szansę, albo nie, sobie. Sobie? Sobie chcę dać jeszcze szansę. Jeszcze nagrywać? Tak. No nie wiem. I ogólnie latam na tą działką dronem. I mówię, tak? Muszę cię przyznać. Latałaś? Nie mów tego, co się stało. No, także cięcie. A kto to chce iść? Chciałbyś iść? No proszę bardzo. Werka poszła kontrolować stan tego, co się dzieje w zbiorniku. Oto i ona. A, jest dobrze. Czyli jeszcze nie zjeżdżamy. Czekasz na panią? Czekasz? A gdzie jest intruz? Nie, no żartuję. Idzie nasza wojowniczka. Co ty ukłamujesz ludzi? Co? Na tą działkę wystarczy. Naprawdę? No. O masz. No, o masz. No to kto to chciał nawracaj. Do domu? Kto chciał tak do domu jechać? Nawracaj i jedziemy siać. No, ja myślę. A weź. Aż Nikodem się zdziwił, co ty wyprawiasz. Ta droga jest tak nierówna. Trzeba uważać. Dobra. Jak coś, to najwyżej wjadę na swoją pszenicę. Jaką swoją? Naszą rodzinną. No. Dobra. No to co? Kończę nagrywać. Bo co? Tak. Kręcę. Także cięcie. Intruz? Wiesz, gdzie jest intruz? Nikuś? Intruz? Tutaj są nasze buraczki. Och, liść jaki ciemny. Ale urosły. Pewnie, że urosły. Bardzo dobrze, że urosły. Będzie co, pewno. Będzie co żreć. I soczki pić. W zimie. No. Ogólnie nasze buraczki są z przeznaczeniem na soczki i barwniki, także wiecie. Także wiecie, że nasz piesek się bardzo dobrze odżywia. Bo on takie soczki pije. Dobra, widzimy się za chwilę w domu. Jesteśmy już w domu. O, jakiś Holmer pojechał. Buraki już się widać kopią. Tak na zakończenie, z racji tego, że nie rozstrzygnęłyśmy tutaj sporu między mną a Weroniką, że tak... Bo ja raz wygrałam i raz Marlena wygrała. Także jest 1-1, więc moim zdaniem trzeba to rozstrzygnąć w Match Masters. Także Wera, ja ci już rzuciłam wyzwanie i moim zdaniem zakończmy to we właściwy sposób. Ale musimy się o coś założyć. Jak to tak? No, to, że jutro robisz obiad. Dobra. Dobra? No. Dobra. Co ty robisz? Nie. Ale dobra, jak ty przegrasz, to... To ja robię. No tak. A jak ty przegrasz, to ty robisz. No. Dobra. Proszę bardzo. Wera, jutro obiad z dwóch dań, jeszcze deserek. No. Chyba na polu. Zamówię ci katerin. Ale wiesz, jak przegrasz, no to tak będzie. Dobrze, tak, że... następnym razem jak pojedziemy, to ci coś w maku kupię. Dobra, to gramy. Gramy. Wpisałam już kod, także... Szuka przeciwnika. Zaczynamy kolejną rozgrywkę. No i tym razem znowu gramy z Marlenką. Znowu z Weroniką. No jakby było inaczej. Jako dwa takie niby gluty. Runda pierwsza. Moja kolej. Ła. Poszła. Poszła Wera ostro. Nice. Postawiła. Dobra, przeszkody teraz tutaj przede mną. Ale zobaczymy. Mam 50 punktów. Nice. Marlenka ma 21. Nice. Poszło. Dobra, teraz kolej przeciwnika. Mam 50 punktów. 57. Teraz kolej przeciwnika.
No i przegrałam. Znowu przegrałam. 109 i można. 140 punktów. Zmieciałam. 109 do 144. Tak chciałam. Przegrałam, ale jestem szczęśliwa. A trochę się wytracisz w maku w takim razie na mnie, ale ona jest szczęśliwa. I co? Zaczął nam nawet już deszcz padać, więc dobrze, że się uporałyśmy z pracą. No, także chyba kończymy ten odcinek. Więc jeżeli chcecie również sobie pograć, sprawdzić swoje rodzeństwo w Match Masters. Założyć Master, się za coś. Tak, jak najbardziej. To oczywiście wchodźcie w link lub szczytujcie sobie kod QR do Match Masters. Z tym właśnie kodem, czy też linkiem, który będzie przypięty w pierwszym komentarzu, zyskujecie pakiet premium, pakiet pinaty, w którym, dzięki któremu w grze macie bonusy oraz niespodzianki w grze. Także co? Pobierajcie, korzystajcie. Pobierajcie i grajcie. Grajcie. Teraz będą, mówię, tak jak mówiłam wcześniej, zimowe wieczory, więc będzie na to czas. A my co? Żegnamy się. Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Tak. Bo jest chyba inny niż zwykle. No, zdecydowanie. A, i klikajcie dzwoneczek, żeby być z nami na bieżąco. My widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Pa, pa!